Paweł Popek Mikołajów kontra Robert Hardkorowy Koksu Burnejka, czyli pojedynek, na który czekają wszyscy hardkorowi fani w Polsce. Oczywiście żartuję i muszę przyznać, że ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy organizacja KSW ogłosiła to starcie, bo wtedy wydawało mi się, że taki pojedynek jest kompletnie niepotrzebny przy tak dobrej karcie, jaką oferuje nam KSW 39. Dopiero gdy nagrywałem typowania walk na forum MMA z zawodnikami i porównałem oglądalność tych filmów, dotarło do mnie, że Popek działa jak magnes. Koniec końców, jeśli ktoś nie chce oglądać tego pojedynku, to będzie to świetna okazja, aby skoczyć do toalety lub pójść po piwo do sklepu. Pod warunkiem, że sklep nie jest za daleko, bo wydaje mi się, że ta walka raczej nie potrwa na pełnym dystansie. Jeśli spodziewacie się z mojej strony wnikliwej analizy tego pojedynku, to wybaczcie, ale moim zdaniem na tej karcie walk każde inne starcie ze sportowego punktu widzenia jest atrakcyjniejsze od tego. Ale spróbujmy. Co wiemy o Robercie Burnejce? No wiemy tyle, że nie trenuje stricte pod MMA, jednak był w stanie przewalczyć ponad dwie rundy z Dawidem Ozdobą i znokautować aktualnego mistrza Wojskowej Komisji Uzupełnień Marcina Najmana. Jeśli chodzi o Popka, to wiemy, że trenuje na tyle, na ile pozwala mojego nadszarpnięty życiem rockmana organizm. Kwestie doświadczenia w MMA raczej bym pominął, bo kiedy walczył 10 czy tam 11 lat temu, to albo pokonywał debiutanta, albo gościa z rekordem 1-5. Ten gość, z którym przegrywał, też chyba nie był jakiś górnolotny, no a ostatnio wszyscy widzieliśmy, jak zaprezentował się w walce przeciwko Mariuszowi Pudzianowskiemu. Patrząc na to starcie wyłącznie od sportowej strony, to Popek zdaje się być zawodnikiem, który powinien być faworytem, bo pracuje z doskonałymi trenerami jak Robert Złotkowski czy Kamil Umiński. A więc kto moim zdaniem wygra ten pojedynek? Nie mam zielonego pojęcia i przyznam szczerze, że jest to jedyne starcie, co do którego nie mam żadnego pomysłu, jakby mogło się nawet potoczyć. W przeciwieństwie do Marcina Tybury. Biorąc pod uwagę analizę stylu życia obydwu zawodników, wydaje mi się, że może to być żaden z nich. Że walka zostanie przerwana, bo tam się działy dziwne rzeczy. Ale na poważnie, jak już mówiłem, nie chciałbym typować tego pojedynku, dlatego chciałbym, żebyście zrobili to wy. W karcie po prawej stronie, która pewnie wyświetli się gdzieś tutaj, wyświetli się ankieta, w której możecie zagłosować, kto waszym zdaniem zwycięży. Oraz możecie komentować i pisać, kto jest waszym faworytem i dlaczego. W tym odcinku to już wszystko. Przypominam wam o subskrybowaniu mojego kanału i śledzeniu mnie na Facebooku. I zapraszam do kolejnych odcinków, które pojawią się już jutro. Do zobaczenia.